Puławskie Obserwatorium Astronomiczne przy ulicy Filtrowej doczeka się remontu. W przetargu dotyczącym tej inwestycji swoje oferty zgłosiły 3 firmy. Najdroższą propozycję zgłosiło przedsiębiorstwo wielobranżowe Arcadela z Radomia, które prace remontowe w Puławskim Obserwatorium wyceniło na 1 000 000 zł. Nieco tańszą ofertę zaproponował Puławski Zakład Usług Remontowo-Budowlanych TechDom. Tutaj cena za wyremontowanie obiektu przekroczyła 912 tysięcy złotych. Najtaniej pracę wyceniła lubelska firma Impuls Consulting i jej oferta przekracza 886 tysięcy. Teraz oferty zostaną poddane ocenie, a w następnym etapie przetargu zostanie wybrana najkorzystniejsza z nich. Obiekt dawny wieży ciśnień w ramach prac remontowych zostanie poddany termomodernizacji. Wykonane będą nowe instalacje, m.in. elektryczna i fotowoltaiczna. Wyremontowany zostanie taras obserwatorium. Zmieni się również otoczenie wieży. Teren zostanie na nowo utwardzony. Mają powstać także specjalne pochylnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Znak rozpoznawczy obserwatorium, czyli kopuła, ma zostać pomalowana. Prace konserwacyjne mają potrwać około 200 dni.